Witam Państwa, szczęść Boże, dzień dobry. Oczywiście jak zwykle bardzo serdecznie pozdrawiam, ale proszę Państwa, proszę zauważyć, że pozdrawiam świątecznie, tak. Już mówię dlaczego. Po prostu dlatego, że dzisiaj kończymy uroczysty obchód świąt wielkanocnych. Rozpoczęliśmy go temu tydzień, w ubiegłą niedzielę, była tak zwana niedziela Zmartwychwstania Pańskiego i potem przez cały tydzień, a dokładnie przez 8 dni, przez tak zwaną oktawę świąteczną, żeśmy patrzyli na Chrystusa Zmartwychwstałego, żeśmy podziwiali Go, żeśmy dziękowali Mu, żeśmy modlili się do Niego i żeśmy też umacniali się Jego mocą, tą mocą, którą zerwał więzy śmierci, piekła i szatana. Dzisiaj właśnie kończymy ten obchód świąt wielkanocnych, zatem jesteśmy właśnie jeszcze w ostatnim dniu świątecznym. Jak powiedziałem, każdy dzień w tygodniu był dniem świątecznym, dlatego też podczas każdej mszy świętej był śpiewany albo odmawiany hymn chwały na wysokości Bogu, a msza święta kończyła się rozesłaniem idźcie w pokoju z Chrystusem, alleluja, alleluja. Kochani, dawniej, starsze osoby być może pamiętają, mówiło się o tym, że jest pierwsze święto wielkanocne, drugie święto wielkanocne, a nawet niektórzy twierdzili, że trzecie święto wielkanocne, a ja dodaję, że jest piąte święto wielkanocne, szóste święto wielkanocne, siódme święto wielkanocne i ósme święto wielkanocne. Tak, kochani, od niedzieli ubiegłej, niedzieli zesłania Ducha, od niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego, właśnie do dzisiejszej niedzieli, która jest niedzielą bardzo uroczystą, o czym za chwilę, kończymy właśnie ten obchód i te wszystkie dni były dniami świątecznymi, dlatego też ubiegły piątek spożywaliśmy pokarm mięsny, nie było postu. Kochani, dzisiejsza niedziela jest to tak zwana też druga niedziela wielkanocna, jest to niedziela miłosierdzia Bożego, dlatego już bardzo proszę zwrócić uwagę na ten obraz, który tutaj Państwo widzą, obraz Jezusa Miłosiernego, na ten napis Jezu ufam Tobie i to właśnie dzisiaj wołamy do Boga bogatego w miłosierdzie, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. To dzisiaj modlimy się do Niego, to dzisiaj wspominamy także świętą siostrę Faustynę, to dzisiaj także wspominamy księdza Michała Sopoćkę, właśnie tych w jaki sposób twórców tego miłosierdzia Bożego i piewców, zwłaszcza siostrę Faustynę. Dlatego też kochani proponuję, żeby właśnie z dzienniczkiem siostry Faustyny troszeczkę się zapoznać, żeby może wejść w internet albo poczytać właśnie o tym wszystkim, czego ona doświadczyła w objawieniach od Jezusa Chrystusa. Zatem niedziela miłosierdzia Bożego. Jest to właśnie to miłosierdzie, które dla nas jest tak bardzo ważne i tak bardzo istotne. Bez miłosierdzia, kochani, i tego wertykalnego, i tego horyzontalnego, poziomego, byśmy sobie prawdopodobnie powydrapywali oczy. Bóg jest miłosierdzim, Bóg jest miłosierny, ale my to miłosierdzie też mamy okazywać sobie wzajemnie. Chrystus mówi wyraźnie, po tym poznaję was, że jesteście moimi uczniami, jeżeli jedni ku drugim miłość mieć będziecie. Więc istotą właśnie przynależności Chrystusa, istotą bycia Jego uczniem czy uczennicą, to jest właśnie ta wzajemna miłość, która ma różne oblicza. Jest to miłość małżeńska, jest to miłość narzeczeńska, jest to miłość międzyludzka, jest to po prostu miłość, która nas łączy. A nade wszystko to właśnie miłość przebaczająca. Tej miłości przebaczającej, kochani, jest nam bardzo potrzebna. Nie tylko od święta, ale także na co dzień. Bez tej miłości przebaczającej, tej, którą wzajemnie się obdarowujemy i tej, na którą czekamy od Boga, od Jezusa Chrystusa, jej nie może brakować, tak jak nie może brakować powietrza, tak jak nie może brakować chleba, tak nie może brakować właśnie tej miłości, zarówno tej miłości od Boga, bogatego miłosierdzia, jak też miłości międzyludzkiej. Kochani, poza tym też warto zauważyć, że dzisiejsza niedziela jest świętem, międzynarodowym świętem Caritasu. Właśnie jest taka organizacja kościelna Caritas, wiele na ten temat słyszeliśmy, dlatego też składamy życzenia, najlepsze życzenia wszystkim pracownikom Caritasu, żeby właśnie ta posługa Caritasu, czyli ta posługa miłości, tej miłości miłosiernej, praktycznej, tam jest tylko modlitwa, ale tam są różne właśnie wspomożenia, które mają ten wymiar materialny, wymiar pokarmu, czy jakiegoś tam jeszcze innego praktycznego właśnie znaczenia. To dzisiaj właśnie obchodzą ci pracownicy i cały Caritas, i ten w Polsce, i ta w Polsce, i ten w ogóle w świecie swoje święto. Poza tym dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy, proszę Państwa,
rozpoczynamy tak zwany Tydzień Miłosierdzia, jest to 76. Tydzień Miłosierdzia, a więc przez cały tydzień będziemy okazywać tę miłość, będziemy uczyli się tej miłości, która, jak powiedziałem, jest tak nam bardzo, bardzo potrzebna, nie tylko od święta, ale także na co dzień. Dlatego też no, jesteśmy w warunkach bardzo ograniczonych, w warunkach takich, że musimy chodzić w maskach, prawda? No ja tutaj z tej racji, że jestem w pomieszczeniu, to jestem gdyby zwolniony na ten czas, ale jesteśmy na zewnątrz, jak jesteśmy na ulicy, w przestrzeni publicznej, w kościele też obowiązują maski ci, którzy przychodzą. No, kapłan przy ołtarzu nie musi mieć maski, może mieć, ale nie musi mieć maski, którą nakłada na twarz swoje, czyli zasłania usta i nos. Więc te warunki, które właśnie mamy dzisiaj, warunki pandemiczne, one nas bardzo ograniczają, ale myślę, że będziemy mieli w ten sposób więcej czasu na zastanowienie się, jak to jest z naszą miłością, czy my potrafimy okazywać miłość, czy my potrafimy przebaczać, czy my potrafimy kochać, czy my potrafimy być ludźmi miłosiernymi, czy potrafimy zauważać drugiego człowieka, który jest w potrzebie, czy nie zamykamy przed nim drzwi, czy nie zamykamy na jego widok oczu, czy nie zatykamy uszu na jego głos. To jest właśnie bardzo ważne, żeby w takim tygodniu, który się rozpoczynamy, te sprawy zauważyć, te sprawy bardzo mocno wyakcentować i oczywiście przedstawić się Jezusowi Chrystusowi, wołając do Niego: Jezu, ufam Tobie. Poza tym, kochani, dzisiejszą niedzielę, jak powiedziałem, kończymy obchód świąt wielkanocnych i wchodzimy w tak zwany okres wielkanocny. Ten okres wielkanocny będzie trwał do niedzieli zesłania Ducha Świętego, do 31 maja. Jest to jednocześnie czas spowiedzi wielkanocnej. Jak wiemy, ten czas spowiedzi wielkanocnej został przedłużony w tym roku z racji pandemii do niedzieli Trójcy Świętej, a więc do 7 czerwca. Korzystajmy z sakramentu pokuty. Ja wiem, że nie było rekolekcji wielkopostnych, wiem, że nie mieliśmy możliwości skorzystać z sakramentu pokuty, choćby Wielką Sobotę, wtedy, kiedy przychodziliśmy ze święconym, ale w jaki sposób na pewno, jak będziemy chcieli i zmobilizujemy się, to z tego daru przebaczenia, z tego daru miłosierdzia skorzystamy. Oczywiście jest to też bardzo ważne, jeżeli uważamy się za ludzi wierzących, jeżeli uważamy się za katolików, to właśnie tego rodzaju sprawa, że tak powiem, powinna być w tym okresie wielkanocnym wzięta jako bardzo, bardzo ważny temat, mówiąc tak technicznie, do załatwienia. Kochani, życzę wszystkiego najlepszego, żeby i ta dzisiejsza niedziela, i cały ten tydzień, i żeby właśnie ten okres wielkanocny, żeby to był czas, kiedy będziemy wołali do Chrystusa: Alleluja, Jezus żyje. I kiedy będziemy w Niego się wpatrywali. I kiedy będziemy też Jego prosili o to, żeby właśnie ten czas pandemii jak najszybciej się skończył. Żebyśmy powrócili do zdrowia, żebyśmy powrócili do tej normalności, żebyśmy mogli być ludźmi, którzy będą żyli, że tak powiem, w tym normalnym świecie. Jest to bardzo trudne, no ale co zrobić? Czasem tak to bywa, że nie wszystko od nas zależy, że wiele spraw, które my planujemy, okazuje się, że jest to tylko plan, a że są to tylko plany, a więcej poza tym nic. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Alleluja, Jezus żyje, zostańcie z Bogiem. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajmy w pokoju z Chrystusem. Alleluja, alleluja.